Pracowali przede wszystkim słowem. Ich charakterystyczny głos był ich znakiem rozpoznawczym. Relacjonowali wydarzenia, które emocjonowały miliony Polaków. W dzisiejszych niezapomnianych pokażę Wam groby legend polskiej telewizji. Spikerów, komentatorów sportowych, prezenterów telewizyjnych, aktorów dubbingu i lektorów. Zapraszam. Jan Suzin był legendą polskiej telewizji czasów PRL. Zanim został spikerem, był dobrze zapowiadającym się architektem. Pracował przy budowie osiedla MDM w Warszawie, a razem z ojcem Leonem tworzył projekt odbudowy Katedry Polowej Wojska Polskiego. Suzin do telewizji trafił dzięki konkursowi. Wybrano go spośród 2000 kandydatów. Swój pierwszy dyżur spikerski miał 26 listopada 1955. Po raz ostatni w telewizji pojawił się dokładnie 41 lat później. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem brutalności w kinie, w telewizji. Uważam, że dziś pod koniec XX stulecia, kiedy wszyscy jesteśmy w taki czy inny sposób codziennie stresowani, potrzeba nam raczej trochę ciepła, łagodności. Po przejściu na emeryturę był głównie lektorem. Jego charakterystyczny głos można było usłyszeć m.in. w westernach, w których się specjalizował. Co ciekawe, w swoim mieszkaniu na Saskiej Kępie nie miał telewizora. Na początku pracy w telewizji Jan Suzin nawiązał romans z Ireną Dziedzic, inną legendarną dziennikarką telewizji polskiej. Później był żonaty z aktorką Alicją Pawlicką. Jan Suzin zmarł po długiej chorobie 22 kwietnia 2012 roku i został pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie. W grobowcu pochowany jest m.in. jego pradziadek Adam Suzin, który należał do Towarzystwa Filaretów. Był uwieczniony przez samego Adama Mickiewicza w trzeciej części Dziadów. Nazwisko Adama Suzina pada także w lalce Bolesława Prusa. Ojciec Adama, Dominik, był adiunktem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ten sam konkurs na spikera telewizyjnego co Jan Suzin przeszedł także Eugeniusz Pach. Prezenter z wykształcenia był archeologiem. Wybaczyć wszystkie telewizyjne grzechy. Te wszystkie zakłócenia w programie. I przepraszamy za usterki techniczne. W TVP pracował od 3 grudnia 1955 roku do 13 grudnia 1981. Z telewizji odszedł po wprowadzeniu stanu wojennego. Pach jako 15-latek brał udział w Powstaniu Warszawskim. Jako strzelec o pseudonimie Kicia walczył w 9. Kompanii Batalionu Kiliński. Za swoje męstwo został odznaczony Krzyżem Walecznych. Został ranny pod koniec powstania i trafił do niemieckiej niewoli. Później był żołnierzem 2. Korpusu Polskiej Armii na Zachodzie. Do Polski wrócił w 1948 roku i rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. Pach był przede wszystkim znany z teleturnieju Turniej Miast. Był także współautorem Panoramy i Studia 2. Pasjonował się również motoryzacją. Był kierowcą rajdowym oraz pilotem Sobiesława Zasady. To właśnie Zasada zatrudnił go w swojej firmie po odejściu z telewizji. Żoną dziennikarza była malarka Aleksandra Kosa-Gustkiewicz, zastępca głównego scenografa TVP. Niestety Eugeniusz Pach zmarł w zapomnieniu w 2016 roku. Został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Irena Dziedzic, o której Wam mówiłem przy okazji Jana Suzina, również była ikoną polskiej telewizji. Była znana przede wszystkim z pierwszego polskiego talk show Teleecho. Była także prezenterką głównego wydania dziennika telewizyjnego. Od 1983 do 1991 roku prowadziła wywiady Ireny Dziedzic w telewizji. Pracowała także w Polskim Radiu w latach 2002-2006. Czytała swoje felietony. Głośno o Dziedzic zrobiło się za sprawą jej domniemanej współpracy z Służbą Bezpieczeństwa. Jako TV Marlena miała donosić na swoich kolegów i znajomych. Ostatecznie sąd apelacyjny w Warszawie uznał, że dziennikarka nie popełniła tak zwanego kłamstwa lustracyjnego. Nie za wiele to pomogło, gdyż
Dziedzic została zapomniana przez środowisko. Zmarła w zupełnym zapomnieniu w listopadzie 2018 roku. Jej pogrzeb odbył się 2 miesiące po jej śmierci. Spoczęła w Laskach pod Warszawą. Prywatnie Iryna Dziedzic była żoną inżyniera Janusza Bałabana. Małżeństwo jednak się rozpadło. Dziedzic romansowała m.in. ze znanym aktorem Ignacym Gogolewskim. Odbiła go znanej aktorce Katarzynie Łaniewskiej. Paweł Zarzeczny, przed grobem którego się znajdujemy, był znanym i cenionym dziennikarzem sportowym, który zajmował się głównie piłką nożną. Zarzeczny skończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Z zawodu był także ślusarzem. Pierwszą pracę dziennikarską podjął w tygodniku Piłka Nożna. Później pracował w niemal wszystkich ogólnopolskich gazetach, m.in. w Superekspresie. Miał także audycje radiowe w radiu oraz programy telewizyjne. Paweł Zarzeczny miał bardzo trudne dzieciństwo. Gdy miał zaledwie 3,5 roku, jego ojciec zamordował na jego oczach matkę, później popełniając samobójstwo. Razem z matką Elżbietą pochowany jest na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Po tragedii Zarzeczny trafił do domu dziecka, później wychowywało go wujostwo. Niestety dziennikarz miał problemy z alkoholem. W 2004 roku, będąc pod wpływem, spowodował wypadek samochodowy. Potrącił motocyklistę. Został skazany zaocznie na 1,5 roku więzienia. Stracił także prawo jazdy. Paweł Zarzeczny zmarł nagle 25 marca 2017 roku na zawał serca. Na jego pogrzebie zjawiło się prawdziwe tłumy. Kibice Legii Warszawa odśpiewali Sen o Warszawie Czesława Niemena. Jerzy Tepli, zanim trafił do telewizji, był reporterem Ekspresu Wieczornego, pracował także w Trybunie Ludu i w Polskim Radiu. 1 stycznia 1958 roku poprowadził pierwsze wydanie dziennika telewizyjnego. Od 1984 do 1990 roku był korespondentem Telewizji Polskiej w Bonn. Później pracował dla Polsatu. Zmarł w lutym 2020 roku w wieku 89 lat. Został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Andrzej Kozera był prezenterem dziennika telewizyjnego. Z Telewizją Polską związany od 1962 roku. To on informował widzów o wyborze Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. Dziennikarz został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Dobry wieczór, witam Państwa wraz z Witoldem Stefanowiczem i Marcinem Wilmanem. Na cmentarzu Brudnowskim, inaczej nazywanym Brodzieńskim, pochowana jest także Agnieszka Dymecka, która była pogodynką w Panoramie. Jutro ani tak ładnie jak dziś, ani tak ciepło, a ciepło było bardzo. Na południu Polski temperatura przekroczyła 20 stopni, w Tarnowie doszła do 26. W latach 1991-2006 można było oglądać ją w telewizyjnej dwójce. Później była kierownikiem do spraw pogody w Telewizji Polskiej. Zmarła niespodziewanie 27 grudnia 2018 roku w swoim mieszkaniu po ciężkiej chorobie. Janusz Kozioł był jednym z najbardziej znanych polskich lektorów. Niedługo przed śmiercią zagrał w reklamie pewnego medykamentu. Z wykształcenia był oficerem Wojska Polskiego, ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Dobra, znacie procedurę. Po wywołaniu numeru każdy z Was wystąpi i powtórzy zdanie. Jasne? Czytał Janusz Kozioł. W 2016 roku Kozioł zachorował na stwardnienie zanikowe boczno-opuszkowe. 3 lata później, w styczniu 2019 roku, jego córka Karolina prosiła o pieniądze na leczenie bardzo chorego ojca. Zorganizowała zbiórkę. W 2 dni zebrano 265 tysięcy złotych. Niestety Janusz Kozioł zmarł w trakcie zbiórki jeszcze w styczniu 2019 roku. Pieniądze, które udało się zebrać jego córce, zostały przekazane na cele charytatywne. Słynny polski lektor został pochowany na cmentarzu północnym w Warszawie. Wspominając o dziennikarzach radiowych, nie sposób pominąć spikera Polskiego Radia Zbigniewa Świętochowskiego.
to on właśnie zapowiadał komunikat, który przeczytał aktor Józef Małgorzewski. Komunikat nagrany był 2 dni przed wybuchem II wojny światowej. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Świętochowski był także żołnierzem Armii Krajowej i spikerem powstańczej radiostacji Błyskawica. Jest on pochowany razem z synem Krzysztofem, aktorem znanym z Bruneta Wieczorową Porą, na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. O Krzysztofie Świętochowskim opowiadałem wam już w odcinku o zmarłych w święta. Andrzej Butruk był aktorem, satyrykiem i lektorem znanym z wielu polskich reklam. Jego teściem był aktor Andrzej Zaorski. Butruk najbardziej znany był z występów w Kocu, czyli komicznym odcinku cyklicznym, gdzie wcielał się w rolę poety. Był także wokalistą Traperów z Nadwisły. Szumią jodły na gór szczycie, kocham blisko ponad życie. Zmarł po ciężkiej chorobie i został pochowany na cmentarzu prawosławnym w Warszawie. Miał tylko 47 lat. Ryszard Radwański był aktorem i lektorem filmowym. Najbardziej znany był z roli skorumpowanego policjanta Wąsika w Ekstradycji. Wystąpił także w M jak Miłość, Klanie i Złotopolskich. Zmarł w grudniu 2019 roku w wieku 66 lat. Został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Czytał Ryszard Radwański. Na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie pochowany jest m.in. Jerzy Rosołowski, legendarny polski lektor filmowy, dziennikarz i prezenter dziennika telewizyjnego. Był on także narratorem Kubusia Puchatka. Rosołowski, który z wykształcenia był prawnikiem po Uniwersytecie Warszawskim, słynął z tego, że podczas czytania filmów potrafił poprawiać błędy językowe. Mimo sztormów znakomite połowy. Przeciętnie po 20 ton dziennie na każdy kuter. Te wiadomości z gazet znajdują we Władysławowie pełne potwierdzenie. Lektor zmarł na zawał serca 20 grudnia 2001 roku w wieku 71 lat. My użyjemy ED-809, natychmiast uzyskamy poparcie publiczne. Jeden ustawiony został na dole, w strzeże budynku. Kolejnym znanym lektorem, który pochowany jest na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie, jest Zdzisław Szczotkowski. Zmarł on po ciężkiej chorobie w 2011 roku. Po raz ostatni czytał film Nasza klasa w 2007. Był hałaśliwy, chamski, cuchnął, ale nie przypuszczałem, że to szaleniec. Jacek Jarosz był aktorem filmowym i dubbingowym. Najbardziej znany jest jego głos z Dobranocki Muminki, gdzie wcielił się w Paszczaka. Ojej. Panie Paszczaku, co się stało? Naprawiałem dach, kiedy wylądowała na mnie mała Mi. Jeśli chodzi o seriale, to wystąpił m.in. w Miodowych latach i wcielił się w rolę doktora Poruty. Zmarł w 2009 roku i został pochowany na cmentarzu Brudnowskim. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Za tydzień kontynuacja grobów znanych polskich komentatorów i dziennikarzy. Wybiorę się na Powązki Wojskowe w Warszawie. Zachęcam do śledzenia mojego profilu na Facebooku i Instagramie. Znajdziecie tam bardzo ciekawe informacje o nie tylko warszawskich cmentarzach. Naprawdę warto. Do zobaczenia.